Bardzo śmiesznie wyglądasz w tych twoich klaczkach, muszę ci powiedzieć. Tak? A ty też, powiem szczerze. Aha, bo czekaj, bo ja mam takie same, tak? Tak. o tym, rzeczywiście, słuchajcie, witam tak. was bardzo serdecznie na pokazie mody na naszej tratwie. A tak naprawdę to witam was na naszej tratwie, to po prostu i tak jakby, a wiecie... Czekaj, bo mnie pewnie nie słychać jeszcze, o. Nie? Już mnie będzie słuchać. Cześć wszystkim. Ta, a, no właśnie, no ja chcę tak robić. W dziękuję Wam za ponad tysiąca łapek w górę pod poprzednimi dwoma odcinkami. Pod odcinkiem u mnie, który był przed ostatnim odcinkiem, nie, na ostatnim odcinku, który był u Agi również. Słuchajcie, jeśli Wam się ten odcinek spodobał, stawiacie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i zostawiajcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych. A my dzisiaj chcemy dostać się tam, czyli do tego wielkiego statku, który utknął między skałami, co? No tak, tylko pytanie teraz: Czy poza jedzeniem i wodą, czy coś potrzebujemy ze sobą mieć? Jedzenie, dzięki, ja... że wspomniałaś. No, no właśnie, bo ja tak chyba. To jest do dobry pomysł, jak najbardziej. Chyba mogę jedzenie. Tutaj na dole, tutaj na dole jest jedzenie. Okej, okay. okay. w tym miejscu. Dobra, czy eee... my mamy. Okej, okay, wezmę te dwie zupki może. Ja chyba zostawię pędzel, bo pędzel mi się chyba nie przyda, nie będziemy tam raczej nic malować. Nie, raczej nie, ale będziemy chyba malować sobie tutaj i remontować do końca nasze, naszą traftwę w tym miejscu. Słuchajcie, teraz naj najbardziej interesującą rzeczą jest, co się znajduje tam. Dotarliśmy tam do wejścia i tam można coś ym, nie wiem, dostać się. To znaczy dostaliśmy co? uprawnienia, nie? Tak, za przeszliśmy tutaj, załatwiliśmy, pozwoliliśmy. Tak, na tak, parę pozwolenie. Miejsc. Pozwolenie na wejście tak, dostaliśmy, tak, tak. dokładnie, tak, bo to, to jak ktoś nie widział o co chodzi dokładnie, to nie wpada do na kanał. Eee, słuchajcie to co, po prostu A Czy myślisz, że tu jest drugie inne wejście? Bo ja tak szłam tam, gdzie jest naj, najpłycej Wydaje jakby. Wydaje mi się, że jest, bo jak wracaliśmy stamtąd na statek, to pokażę ci zaraz, co ja wykminiłem, że można Teraz. wejść w ogóle. O, ja cię! Ale Andrzej, co to, to uskacze. No wiem, wiem, właśnie, staram się dlatego w miarę dynamicznie to poruszać. Chciałbym ci pokazać ogólnie takie... O kurka, czyli to się może nie udać. No właśnie, Parkour. tutaj trzeba Surfy, surfujemy po krawędzi kamienia, dobra. I wiesz co, no. po ogólnie po krawędzi tego statku da się wejść na wyższy poziom. Tak? Tak. Bo ja tutaj ogólnie to tak wykwiniłem, że da się wskoczyć tu. O to możemy wejść tutaj na pół. Tak, a nie idziemy tam, gdzie jest autorized personal on. Ale tu jest basen! basen! Możemy rzeczywiście. Sobie patrz. Uważaj, bo tam nie ma wody! A, no tak, ale czekaj, czekaj, bo to jest jakieś, jakaś część mechaniczna. Ja myślałem, że to jest woda, szczerze mówiąc. O kurka. I jakaś puszka stara. To dobra. dobrze, że nie było wody, bo nie chciałam wody. Co się to za część piśnić. mechaniczna? Podniosła się maszynka w eee, Nie. Ale wiesz co? Jak sobie otworzysz notatnik, dobra. to tam jest znalezione przedmioty, i tam się pojawiła mi część Widzę mechaniczna. To jest, jest część masz? mechaniczna, tak, tak. Dobra. To, to tylko tyle chyba w sumie na razie nie ma. No to dobra, ma. to tu, tu jest wejście, tu jest jakiś bar. Są drzwi z twojej strony? A tu jest dziura. Czemu tu jest ano? tak ciemno? Nie wiem. Kurczę, Ale czyli byłem, coś widać tutaj. Na zewnątrz to było jaśniej, jak wszedłem tutaj to zrobiło ciemno nagle. Patrz, tu jest kolejna część mechaniczna, chcesz ją podnieść? O tak, jak najbardziej. Dobra. Dobra, mamy, mamy już dwie części mechaniczne. Butelka, a nie, to. Kula! Kula! To wyglądało jak butelka. I tutaj jest jeszcze chyba notatka. Dobra, czekajcie, zaraz to przeczytamy, Dobra, wszystko mamy fajnie. Notatkę. że Przedmioty, które możemy podnosić, są y, w miarę się tam świecą czy coś. Właśnie tu ciemno. O Jezu, tam coś jest! Tak! I się rusza! Czekaj! Nie, Rzeczywiście nie jest, ale czekaj, cicho, jeśli cicho. na lampie. To może. No bo chcę, muszę wiedzieć, co to się dzieje. Lampa jest dogodnym miejscem okay. do spojrzenia w górę. To, to tu jest są drzwi ogólnie, w tym wiesz. wiesz? No, tak... Zamknięte od wewnątrz, to nie wejdziemy tędy. Okej, okay, czyli musimy chyba musimy pójść wrócić. tam, gdzie dostaliśmy pozwolenie na wejście, nie? Dobra. Ale wiesz co, można pójść jeszcze tędy, chodź na chwilkę. No. Chcę zobaczyć od razu, czy nie, nie będzie tutaj jakiegoś czegoś co nas. Okej, okay, czekaj, bo tutaj jest wejście w to miejsce. Gdzie było... O, widać nawet tego dzika. Ale to czemu stwora. spoilerujesz tego dzika? Drzwi są zamknięte od Chodź. wewnątrz, poczekaj. To w takim nie możemy naj... otworzyć szyby, żeby się nie da wybić? Nie, raczej nie. Poczekaj, to wiesz bo, co, Tutaj poczekaj. może być coś ciekawego, no mnie interesuje. Chciałbym zobaczyć jeszcze zanim wejdziemy do środka. Może po prostu Plastik. musimy wejść wejściem, które jest otwarte, zio. Tutaj jest miejsce na helikopter, mordo. Myślisz, że przyleci po nas ratunek? Nie wiem. A może był tutaj helikopter? Bo może, może. Już go nie być teraz. Dobra, słuchajcie, już nie trzymamy was z niepewności idziemy, zobaczymy, co tam będzie. Tylko teraz te... tak myślę. Czy my czasem nie odblokowaliśmy sobie światła? Bo ty coś znalazłeś, światła. jakiś. Albo ja znalazłam. W którym to może być miejsce, to światło? Bo w sumie nie wiem. Ja nie wiem dokładnie, czy Czy pochodnie to może być. moglibyśmy, myślisz, położyć tutaj? Myślę, że można. Latarnia jest coś takiego jak latarnia. Odpadki A w deska. To jest... A to jest super tanie, to wiesz co? To myślę, że to można zrobić i zaraz wejdziemy tutaj do tego, do statku. Dobra. Wiesz, co Andrzej nas obgryza z każdej strony? E, Przy chwileczką go sprzątałam, to znowu nas to obgryza. Myślę, że trzeba będzie tutaj troszkę pozabudowywać po to i jak najszybciej się stąd po prostu wydostać, bo jak tak dalej pójdzie, to po prostu my nie, nie, to trwamy tutaj. Za jest pewien problem, wiesz, bo zrobiłam latarnię. Dobra, i. No i widzisz, jak palcem wskazuje? A, rozumiem chyba. To jest Pokaż tylko i wyłącznie. To masz, ty sobie po, po, postaw tą latarnię. Dobra, czyli latarnia prawdopodobnie trzeba ją postawić, nie? Tak, właśnie myślałem. Słuchajcie, ją trzeba po postawić na ścianie albo tak jako pochodnie. Ej, to jest sztos! No to możesz Czemu postawić. Nie, nie mieliśmy ją, jeszcze. Postaw takiego to czegoś? pod hamakiem, żeby się zapaliły. Świetny plan, wiesz? Tutaj odam. Dobra. O kurka, ile światła to daje. Okej, okay, ale Wspaniałe. wiesz co? To no? mi się wydawało, że znalazłeś jakiegoś blueprinta, albo ja. Może nie zbadaliśmy jeszcze tego, bo mi się wydaje, że my mieliśmy jakieś inne źródło światła. Czekaj, te powinny być napisane rzeczy, które możemy. W ogóle skórzany hełm? Skórzana zbroja? O kurka. Czuję, że będą jakieś waleczne e, tutaj. Metalowa strzała, to w ogóle nauczono się. Ok, z niezbadanych rzeczy mamy leczniczą maść i pole z trawą. Nie ma chyba tutaj żadnej pochodni, wiesz, tak mi się wydaje. Tak? Ani A wy się takiego. odsuń. No. Bo ja nie wiem czy nie mamy, czekaj. A masz kanister z siecią? Pokaż. Ym... I skrawek ziemi? Nie, mam pole trawy, to chyba, nie, mam kanister z siecią. A co no, jest pomiędzy? Y, latarka na głowę, aha. <laughs> Dobra, Dobra jest to wiesz co, latarka może jednak powinieneś sobie tutaj bliżej tą latarkę przeświecić, bo po prostu w ciemności ty nie umiesz czytać. Tak, chyba takie mam wrażenie, że, że tak jest. Słuchaj, wiesz co, myślę, że możemy w tym momencie wskoczyć do spańka. Dokładnie tak. Bo trzeba byłoby, kurde, Mateusz nam gryzie. Słyszę, słyszę, Czeka, gdzie ale... on jest? Szybciej. Jest rano. Ale Czyli gdzie on jest? Nie widziałem. Kurde. Jeden był w gniezie, drugi był na... Prawdopodobnie na naszym... Ej, patrz, teraz już tym... nie daje tyle światła to pochodnia. No czemu tak? Halo, pochodnio, zaświeć. Dobra, w takim razie, co my potrzebujemy do tego, żeby to odblokować? Potrzebujemy baterie. No właśnie. Super. Czy możemy baterie zrobić z miedzi? Możemy. Dobra, jak to się robi? Z miedzi robiło? trzeba zrobić chyba najpierw te silikaty. topka, miedzi, plastik te... i odpadki. Nie Układy stalone. Nie ma do stalone. tego, nie ma dwie do tego układu. Dwie sztabki miedzi i mezie spnącza. Ale nie ma do tego układu stalonego. A. Mordo. To, bo dobra, bo mi się w takim razie pomyliło, z nie wiem z czym. Dobra, e, czekaj, zaraz to zrobię. Mamy tak, jedną baterię. Tą baterię nam weź się nasz stół do robienia badań. Uwaga! Zbadaj i mamy latarkę na głowę. Latarka okay. na głowę jest w narzędziach. Yy, myślę, że w nie. maskach, tak jak masz maskę tą masz tlenową, To wiesz co, są dwie baterie. Odpadki. Dobra, to ty zrób linę i ten. I zaraz y, jakoś to. Zrobimy, czyli kurczę. Co ja A potrzebuję, nie, może czuję. ty zrobisz nam te rzeczy. Mam, mam jedną linę tutaj, rzuciłam ci. Momencik, bo ja tutaj walczę z, sam ze sobą w tym momencie. A ja z pragnieniem. To potrzebujemy zrobić dwie baterie. Dwie baterie to był plastik, to odpadki. Czy mamy jeszcze trochę tych odpadków? Mamy, ale nie mamy. Wiele. dużo. Znaczy dość nie dużo. Nie za wiele, nie za wiele, właśnie. Ale idziemy do okrętów, w którym może znajdą się jakieś odpadki. Okej. Okay. Tak, liczę na to szczerze, więc w dobra, każdej lokacji teraz... były gdzieś odpadki. I coś z nie mogę zrobić tej baterii, dlaczego? Co mi brakuje odpadka jednego? To weź cały, dobra. cały z tych odpadków. Mam już teraz i teraz lina i odpadki. I jedna lina leży, okay. a resztę musisz zrobić. Z... Dobra, dobra, to ja szybko zrobię w takim razie, nie? To Już będziemy mieli gotowe, czyli. Kurde, druga, dawno druga linia. Nie druga. korzystałem z tych skrzynek, więc nie wiem, gdzie znajdę już tutaj rzeczy. Okej, okay, mam linę. To będą dwie liny potrzebne jeszcze, dobra. To w takim razie. Okej. Okay. Cztery, to będzie raz i dwa. I odpadków cztery sztuki. Jeden, dwa, trzy, cztery, dwie latarki na głowę. Tara, taram. Proszę okay. bardzo. i po chcesz swoje. zobaczyć jak wyglądam? Tak, jak najbardziej. I jak? Wspaniale. A pokaż jak ty wyglądasz. Nie no, po prostu wy wybornie. O, Potrzebuj. dzięki. Już ten już zakładam. Czekaj, bo przyszedł znowu. Słyszę go. Ale siedzi na tym, na... To tak nie powinno działać. O, działa, działa, dobra, załatwiony. Dobra, zostawmy go na razie, nie potrzebujemy z niego rzeczy. Ja boję się, że on zniknie, więc wezmę. To niech zniknie, naprawdę, nie ma to znaczenia. Mamy tyle piór i rzeczy. Poczekaj, poczekaj, bo jeszcze jedną rzecz chcę zrobić: bo chcę zrobić sobie łuk, skoro tam jest coś niebezpiecznego. To ja koniecznie chcę mieć łuk i metalowe strzały. Ja swój mam mam metalowe strzały, mam metalową włócznie, jestem przygotowany do boju cały czas. W ogóle mam metalową włócznie? Ja nie wiem. Dwie? Okay. Ty ma, czy ty masz swoją metalową włóczkę? Mam. Okej, okay, to dobrze, to ja mam drugą na zapas. Bardzo dobrze, może być. Aga, ruszamy do boju. Dobrze. Dobra, pora ruszać w takim razie. Mamy to... zezwolenie. Tutaj to ty pierwszy jest wejdź. zezwolenie moje. Tak, moje, moje wygląda tak. Zjadła się. Tak. A... To... to nic, mam jeszcze drugie zezwolenie. Okej, okay, dobra, dobra, wierzę. Uwaga. No wchodź. <laughs> nie Idź pierwszy, no. bo może światło. Ja nie zakładam światła swojego na głowę, bo mi szkoda światła. Bo wiesz, bateria się zużywa. Ja się boję, widziałem jakiegoś dzika na górze. Nie wiem, czy Tutaj, tutaj zaraz nic nie, nie ma raczej, słuchaj, spokojnie. Słyszysz coś? Ja nie słyszę. E... Są odpadki. O, właśnie, są odpadki, dobrze. Jest więcej odpadków. Fajnie, że te przedmioty się świecą, więc można bardzo łatwo je zobaczyć. Tu zauważyć. na ścianie też coś się świeci, zio. Czekaj, już jedne. bo to jest notatka. W ogóle dostaliśmy wcześniej notatkę, ja jej nie, nie przeczytałem. Czekaj, chwilkę, aga, zaraz ten. Mam łom! Okej, okay. i ten. Wstałem... Dyk dyktafon. No właśnie, poczekaj, zaraz. I mówiła, że na ścianie się I tutaj świeci. tutaj na ścianie na wprost, patrz. Tu? To wygląda jak włącznik światła. Okej. Okay. Chyba nie działa. No zobacz, Dobra, zaświeciło a, się tutaj. Zobaczmy szybko te notatki jeszcze. Może dam radę coś przeczytać. I mamy tak, nie wiem gdzie jesteśmy, ani jak długo wytrzymamy, próbowaliśmy zatkać dziurę, ale woda wciąż się podnosi. Wiatrak wydaje dziwny dźwięk. Mati chyba zalał silnik, Signe yy, ciągle odpala race sygnałowe, a Filip puszcza muzykę tak głośno, jak to możliwe. Chyba już postradaliśmy zmysły. Wyrzucę wiadomość za burtę po zmroku, może zabierze ją prąd. Kimkolwiek jesteś, pomóż nam, narysowałam mapę. Mam nadzieję, że coś da. Celin. I Masz następna mapę? rzecz. Na następna rzecz, czekaj, właśnie nie, jeszcze nie mam mapy, poczekaj, yy, a może mam. Może mam, poczekaj, bo chcę przeczytać jeszcze kolejną rzecz. I mamy tak, transkrypcja. Nazywam się Olof Wilkstorm. Jeśli ktokolwiek tego słucha, niech uzna za moją ostatnią wolę i testament. Przyznaję uciekam, zostawiłem, że sobą wielu ludzi, sam projekt, reformacja. Być może świat nie musiałby tonąć... Kurde, ciężko mi się to czyta strasznie. To kliknij sobie na to. No, próbuję, ale mi się zmniejsza za chwilę. Ech, dobra. Ale koniec końców, jestem tylko jednym człowiekiem, nie mogę tu odegrać większej roli, prawda? Olofie, łódź jest gotowa. Zostawiam statek i ludzi z konieczności, nie strachu. Choroba kapitana sprawiła, że wszystko wymknęło się spod kontroli. Silnik nie chce ruszyć, to go napraw. Na czym, ty, na czym to ja? Ach tak, być może znajdziemy inne suche miejsce bliżej południa. Może przyjmą nas sanktuaria na Arktyce. Przydadzą na nam kolejne parę rąk do pracy. Wąż od paliwa został przerwany. Być może powitamy zupełnie nową erę. Jak to, prze... Jak to przerwany? Właściwie wygląda na przerzuty... Okej, okay, tutaj brzydkie słowo Przerzuty? i... Olof wylazł z szalupy brać go. Okej. Okay. To dość interesujące. To może te co świnie coś pogryzły to. Nie wiem. Dobra, świnie? wiesz co, ja zapalę światło. <gryzły> tu są jakieś drzwi. Uwaga, tutaj wymagają. O, ładnie. O, widzisz, Może to się jest przyda moja, bardziej ten łom. ...moja siła lewi, lewitacji coś tam. Okej, okay, dobra, łom już nie jest A, podnoszony. A, to był jednorazowy łom. Na... no tak, nie? To idź dobra. pierwszy. Cicho. Czekaj, wiesz co, jest ja sobie... o o, Nie zrobiłam łuku. Nie? Świetnie. Mam o, nie! Strzały. Coś biegnie do mnie? Co to jest? Nie wiem! <laughs> Pomocy! Co to jest? Zabi! Co to jest? Co to było? Czy ty to zebrałeś? Tak, chyba tak, nie wiem. Co z tego wypadło? Nie wiem, co? Ok. Surowe? O kurka. Czy jest tego więcej? Nie wiem, pewnie tak, bo widziałem na górze, chyba tu że to potrzebne... był ten sam. Tu są potrzebne obcenki. Dobra, zaraz znajdziemy, słuchaj. Wszystkie rzeczy, które są potrzebne, się świecą. Dość jasno. Mam nową notatkę, zaraz będę mógł okay. przeczytać ciąg dalszy. I mamy kratę, odpadki... Dużo plastiku, zbieraj te rzeczy, zbieraj zbieram, te rzeczy, bo zbieram, może się uda zrobić, może się łup, łup? Muszą jakiś pozbierać. uda, tak zwłomierzę. Więcej odpadków, czy widziałeś obcęgi gdzieś tu w okolicy? Nie, nie widziałam, widzę butelki jeszcze zostawiłeś. Hmm. Dobra, to weź się pozbieraj w takim razie, ja zobaczę tą kolejną notatkę, słuchajcie, Dobra. kolejna rzecz. I mamy kolejną transkrypcję. Wiesz co, jest najgorsze? ten skurczyk pewnie to wszystko przeżyje. Y Jensie, prawie skończyło się nam jedzenie, połowa załogi siedzi w szalupach. Tak kupa zło ty dalej gadasz o tym szczurze? To jakiś mutant, rozumiesz, to zeżar połowę pudła, trutki i miał jeszcze siłę przecisnąć się do kokpitu. Trucizna mogła się przyterminować. A pędasz jak Olof do niego strzelał, kula trafiła tak mocno, że aż odskoczył. Może udawał. A jak Karl utopił go w kuble wody geniuszu? To był inny szczur. Jak to jest? Ich więcej? <laughs> Może być ich więcej. Czyli to są zmutowane szczury, które są bardzo ciężkie do zabicia. Dokładnie, okej, okay, kurczę. Okej, okay. musimy sobie do, z tym poradzić, zamknęłam drzwi na czas czytania, to idź dalej. Dob Aha, no super. No A prowadź Czekaj, 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 bo tu jest jakaś półeczka, może gdzieś będą szczypce, szczypcze. No nie, nie wiem, w tym pokoju wygląda na to, że nie ma już nic kompletnie Dobra. poza tą szafką. Ruszam naprzód. Dobrze, Są, jestem tuż na za na Dystans. Spróbuję yy, walczyć. Dobra, jestem tuż za tobą. Wymagania, niebieski klucz. Okej, okay, okay. dobrze, że zamek jest opisany i jest dobrze, że to jest napisane, że jest potrzebny niebieski klucz tak, do otwarcia tak, tego. Tak, niebieski klucz i kolce. Dobra, tak, idziemy nie, dalej. Idziemy. Zaraz może uda nam się znaleźć gdzieś. No, mam strach, że za każdym tym... Okej, okay, tu jest łazienka. Czy w łazience ktoś jest? Halo? Okej, okay. chyba nikogo nie ma. Dobra. I blach też wygląda na pusto. To zbierajmy odpadki. Zbieraj, zbieraj. co zajrzałeś tak pod spód. Czerwony klucz. Tak, okay. zaglądałem z jednej strony, to z drugiej strony. nie. tutaj plastik jeszcze leży. Dobra. Wygląda na to, że nic jest nie ma. Łazienka jest czysta. chodzisz na kucaka, wiesz? Tak, pokaż. Wyglądasz <grybujesz> jak. <grybujesz grybujesz> kaczka. Dobra, to ciop, możemy ciop, iść jak kaczki ciop, dalej. Ciop, ciop. Dobra. Zniszmy się do ich poziomu. Spróbujmy zobaczyć, co jest jeszcze dalej. To w dobrą stronę idziesz? Tak, tak, tak. Dobra. Bo ja się zaczęłam cofać. I co jest? SŁYSZĘ coś? Nie, ciepiącego po podłodze. Uwaga, wydawało mi się, że coś słyszałam. Dobra, jest cicho na razie. Jest plastik. <laughs> Słuchajcie, to jest super przerażające. Dużo odpadków, dużo plastiku. To jest Okurka. super, bo odpadki na mnie są. Chcę ochotę zagrać, mam ochotę zagrać całą tak? To jest to, tak. Myślę, Zbiornik że... paliwa znalazłam. Super. Samoltika Belovedo, słuchajcie, już niedługo I będzie. I tu jest jakaś notatka. Mam notatkę, właśnie. Ja też, też mam jeszcze jedną. To weź podniesiem od razu. To już, podniosłam, a ty czytaj. Dobra, to już zaraz się zabiorę, za wszystko. Szukam czytanko. kolejnych czy... rzeczy. Właśnie, popatrz jeszcze, czy nie ma jakiś szczypiec albo czegoś. No właśnie, nie przydałoby potrzebne. się. Jeszcze niebieski Dobra. klucz, może gdzieś. A z rzeczy, które dostaliśmy, kolejnych, mamy kolejną transkrypcję, czy dziennik zasobów, dzień. Boże, kogo to w ogóle obchodzi? Mięso prawie się skończyło, zostały warzywa. Pewnie damy radę na nich pociągnąć jeszcze jakiś miesiąc, jeśli gospodarz zgodzi się zwiększyć rację. To zabawne, Olof ani trochę nie schudł, to chyba ostatni grubas na ziemi. Co do diabła robisz, Jens? Szukasz tego cholernego szczura? Odsuń się od zbiorników paliwa, słyszysz? Idę już, idę, nie gorączkuj się tak, dobra? Nawet nie łykałem, z... nie tykałem skrytki twojej dziewczyny. Porachuję ci wszystkie kości, jeśli się nie opanujesz. Potrzeba tu lepszej ochrony. Okay, czyli tutaj był niezły Armagedon, trzeba przyznać. Transkrypcja ogólnie to jest spisane na kartce. Nagranie? Nie, nagrania albo, tak, tak, tak. albo, jak nie wiem, jakaś rozmowa, tylko zapisana tak, to w Tak, Nie formie... ma się informacja, jakbyście nie wiedzieli, co tu się dzieje. Tak właściwie, każdy myślik to jest inna Pisane. osoba. nie? Dobra. I kolejna notatka, czyli Kasperze. System wentylacyjny się popsuł, a zapasowy generator lodówki wygięto w ducha. Większość kabli i szlak trafił, więc musisz działać szybko. Wkrótce zostaną nam same konserwy. Wygląda na to, że dobrały się do nas szczury. Tylko błagam, nie mów nic, jensowi. Oskar. Wiemy, że wiemy, PS wiemy, co chowasz przed Karin. Lepiej zrób użytek z zapasów, zanim my... lepiej zrób użytek z zapasów, zanim my to zrobimy, tak będzie lepiej. No i to tyle tak naprawdę chyba mamy wszystkie te notatki przystane. Myślę, że trzeba ruszać okay, na. Okej, to ja zamknęłam drzwi, żeby wiesz, nic nam nie sprawy. Bardzo dużo fabuły ruszyło, muszę przyznać. Dobra, to Dobra. Czerwony klucz mam. Okej. Okay, wygląda... Nie wchodź jeszcze. na to, że jest czysto. Jest czysto. No dobra no to... Kolejna część mechaniczna, dobrze, co mamy jeszcze poza odpadkami? Są obcęgi, dobra, czyli super, będzie można będzie otworzyć można na tą zaprosić. szafę. Super, super. I pięć części mechanicznych wymagane, żeby naprawić to, to wygląda jak A ile nabarek. mamy? Cztery, A tutaj wymagane jest mamy. elektryczne kable, zapalniczka, zbiornik paliwa i kula. Okej, okay, czekaj, bo mi się zaczęło jedzenie kończy, zapomniałem zupełnie no, o tym No pamiętaj że o swoich spożywać. potrzebach. Tak, już wody więcej nie ma, więc Czyli trzeba... wszystko mamy tutaj stąd, musimy się wrócić do pierwszego pokoju, nie? Najwyraźniej tak. Także pora ruszać. Czyli czy którekolwiek szafki się otwierają, chyba nie. Ruszaj. I pamiętaj, Jak... żeby kontrolować stan baterii, bo w sumie to moglibyśmy. Nie wiem, czy na naprzemien... Nie, dobra, nie śmierć. No dobra, na razie jest ten, jest okej. Okay. Uwaga, yy, nie tu. Musimy do pierwszego pokoju <laughs> wrócić. A, to dobra, okej. Okay. Co? Nic otworzyłam drzwi się przestraszyłam. Jej, weź nie ten. Że, że ustąpiły. Uwaga, to jest tu. Obcęgi, ciach. Mamy notatkę, notatkę i mamy niebieski klucz, i możemy otworzyć kolejne drzwi, które okay. są dalej. Tylko najpierw zobaczmy, co jest w notatce napisane. I mamy kolejną transkrypcję. O, już działa? Dobra, trzy razy już próbowałem. Kapitanie, wybacz, ale gorączka już ci chyba nie przejdzie. Miałeś rację, wyruszyliśmy po macku z ledwo zapełnioną spiżarnią i bez żadnego lekarza. Chyba nie uda nam się tego przeżyć. Olof chyba też sobie zdaje z tego sprawę. Strasznie się miota i, i, i ostatnio spróbował zgarnąć twoją spluwę z sejfu. Ciekawe, czy wie, gdzie zabraliśmy kulę. Wszyscy zdają się Czyli jeszcze raz. Wszyscy zdają się kompletnie tracić głowę. Klejk Kaspera uświadomił mi, jak bardzo cię potrzebujemy. Kiepsko radzę sobie ze sklejaniem wzniosłych zadań, ale tu jest ten cholerny szczur, chodź tu skór! I tyle. W sumie mamy z tego tej notatki, więc. No dobra, tak. to ja zakładam światło na głowę i idziemy dalej. Idziemy okay. do tego pokoju, gdzie niebieski e, służby pieni. Ja potrzebny. myślę, że musimy zrobić szybką przerwę, wrócić do domu, uzupełnić zapasy, bo ja za mało rzeczy wziąłem sobą. Ale co ze sobą. potrzebujesz ja tego? Ale potrzebuję momencie? picia i jedzenia. To wiesz co, mogę się z tobą podzielić moim. Ja myślę, że skoczę szybko do tego, do, do domu i zaraz tutaj wracam. Dobra. Okej, okay, pora użyć klucza niebieskiego, uwaga. Okej. Okay. Dobra, mamy schody na górę najprawdopodobniej i nic więcej. Więc tak całkiem. Dobra, jest, jest spokojnie. Chyba wszystkie. Jaki większość z Chyba wybili w takim razie, nie? Eee, możemy wziąć sobie 100 bilardowy zio! Tak! Bierzemy? Myślę, że mamy troszkę mało siły, Kurde, żeby to zrobić, no wiesz? może, masz rację. Okej, okay, jak ogóle... ty ty fajnie się skuliłeś i się wcisnąłeś. Można było też górą pewnie to zrobić, nie? Ale Na nic pewno. tutaj nie ma ciekawego. Myślałem, że cokolwiek tutaj. Poza znajdę. plastikiem. Tak? Dobra, A nie, tam... jednak trzeba tędy przejść. Tak? Nie, no tak? to się wszystko A działanie. no to nie wiem, wiesz? ja chyba nie umiałam tak podnieść wysoko nóg. E, dobra. Czy coś tutaj jest na samym wejściu? Chyba nie. Tutaj chyba nic nie ma, to po prostu jest no, tak jakiś barek. Trochę horrorowa atmosfera się, tak się zrobiła tutaj. Czekaj, uwaga. Mamy drzwi. O, dobra, to możemy wchodzić już teraz od góry tutaj. Okej, okay. super. super, to jest to miejsce, gdzie weszliśmy na samym początku. Dobra. Takie drzwi były ze mnie do środka. To, tutaj to są masz rację. schody na dół, trzeba pamiętać. To są schody okay. na górę jeszcze. No na razie może nie idźmy na górę, jeszcze. Z... zobaczmy ten poziom tutaj do końca. Tutaj jest jakiś pokój? Tak. Prysznic! Zioj, o. papier toaletowy! O, myślisz, że takie jak to by się przydało? Myślę, że najlepiej byłoby zabrać ze sobą, nie? Myślisz, że działa? <laughs> Myślę, że papier toaletowy działa, to jak w w ogóle Ale wanna, ojacie. Okej, okay, czekaj, telewizor w ogóle bym zabrał tej chętnie, stąd nie, no tak wiecie. Tylko, że na co byś go podłączył na baterie? Nie, nie wiem jeszcze. Okej, okay, czekaj, no kurczę, jest mnóstwo takich. Po prostu. Żeby wszystkie też przydało się zabrać. Lampka nocna. Dokładnie. Dobra. Bibliotekę całą. Właśnie, a propos biblioteki, patrzę, czy na półkach nie ma nic do podniesienia. Chyba nie. To są jakieś obrazy. Dalej. Patrz, ktoś domalował mu wąsy i okulary. Okej, okay. to widzę, że to chyba na ześwirowani członkowie załogi już byli. Dobra. Możliwe. Czy my tu mamy coś jeszcze? To jest, jest jakaś szafa z, z tymi, z osobami, ale chyba się rozwaliło. Dobra, mamy tutaj drzwi. Łazienka. łazienka. Okay, czy to są szalupy, po prostu najprawdopodobniej? No chyba tak. Chyba po prostu to szczerze, to pokoje są, sypialniane. To są bardzo przestronne, jak na y, pokoje na statku. No to jest jakiś jacht, no to się nie No, dziw. Ale tak, nawet, nawet jak na jacht, to są bardzo, bardzo przestronne. Dobra, czy mamy coś tutaj? Tutaj jeszcze? dalej jest kolejny. Tu jest kapitana y, ten pokój. Dobra. Tutaj, tutaj nie możemy tutaj wejść na Nie można, tak? Dobra. No to wchodzimy śmiało. No, śmiało. Wszystkie są puste, więc nie chcę tak no, śmiało wchodzić. No ale puste są, no to jak, jak nie ma tu nikogo, no, no to co się martwimy, nie? Okej, okay, okej. Okay. Kurde, i dalej nie ma nic za... Ojeju, jest! Ojej, jest! To straszny! Rzeczywiście Zobaczyłam jest straszny! Zobaczyłam go w zasadzie chwili. Kurcze! To jest szczur! Dobra, i mięso Zajem z niego pada. Już jedno mięso położyłem na grillu. O, to Zobaczymy, super, czy to zrobimy później zrobić. jakieś inne mięso. Wymagania, jeden kod czterocyfrowy do sejfu, więc na razie okay. tego nie otworzymy. Um... To musimy powiedzieć, że safe jest w kabinie y, kapitana. Dobra. To w takim razie ruszamy dalej. Może coś jeszcze znajdziemy tutaj w okolicy? Czekaj, może. Tu jeszcze jedne drzwi. Okej. Okay. Ja wezmę sobie dzidę To jest jakiś w rękę. magazyn, chyba. Dobra. Okej, okay, zbierajmy odpadki. To mamy jest jakaś kolejną skrzynka. część mechaniczną, więc będziemy mogli już teraz zrobić na dole tą, ten podnośnik, chyba. Czy Dobra. coś, bo tam brakowało nam właśnie tej jednej części. I chyba tyle. Jeśli tutaj chodzi chyba o... tyle. Tak. Czy myślę, coś jeszcze widzisz? Że... Nie, nie, tutaj już chyba nic. Dobra, już to właśnie... ruszamy w takim razie na piętro wyżej, co? Czy idziemy na dół najpierw zrobić tamtą część? Tylko nie, nie, wiem... Nie, myślę, że pójdziemy najpierw na górę, bo dobra. to. Dobra. W sumie okay. po co? Bo tam jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia: zbierzmy wszystkie materiały i dopiero pójdźmy kraftować wszystko. No dobra, nie? to chodź w takim razie. Dobra, no na górę. to prowadź ja za tobą, bo ja się nie boję. No jest kolejny! A to jest to miejsce, które my widzieliśmy! No to mówiłem, że Jaką jest... Jak on No kurczę, Skubaniec, Ale nie bije mocniej niż Andrzej. Tak? tak powiem. No, więc... Nie, wiem, ja aż muszę coś zjeść z tego wszystkiego, więc bo. Je, jest tak, raczej z spoko. Bym o, powiedział. i mamy kolejne wejście od zewnątrz, wiesz? Super. Super, super. Czy to jest taki raczej balkonik, tylko w sumie chyba? Okej, okay, ale można ten, można się tu dostać? Czy to jest. Nie, nie, to raczej jest tylko wyjście. Da się, da się chyba wejść tędy, czy nie? Nie, nie, to jest chyba tylko wyjście. Się. Dobra, jest jeszcze z drugiej strony dokładnie tak samo. No dobra, więc w razie czego można będzie po prostu wyskoczyć sobie tędy i do tego, do. To chodź tu stopu, są już jakieś pokoje. Dostać. Już idę, już idę. Jest jeszcze wyjście wyżej w ogóle. To jest w bardzo wysoki statek, nie? Zobacz, tam jest bezpiecznie. Dobra, karta magnetyczna wymagana. O, i tędy będziemy mogli Okej, okay, tak, się tak, zrobić. tak, tak. Dobra. Jest bezpiecznie. Dobra, tak to zbieramy powiedział. plastik, Przecież plastik. Z że, że na początku się bałem trochę ich. Mam kod czterocyfrowy, więc po O, możemy a Ja mam, ja mam kolejną uczyliśmy mechaniczną, czyli nie mieliśmy wszystkich. Okej. Okay. Tak, to trzeba było tylko pięć? Czekaj, to pięć trzeba było, tak. Mamy pięć, tak zgadza się. No właśnie. Czyli są wszystkie. Tutaj mamy z zapasami miejsce. To już chyba tyle, bo to już jest wyjście. Czyli możemy iść uruchomić kartę Albo magnetyczną. Iść na górę. Nie, nie kartę magnetyczną. Nie mamy karty magnetycznej. Myślałem, że pojedniostuśmy kartę magnetyczną. Nie podniosłem kod czterocyfrowy. A. Albo możemy iść na górę, gdzieś. To nie idź byliśmy. na górę, idź na górę. Tak, tak, tak. Zobaczę, czy pod schodami Ja za tobą. kryje. Ja zaraz za tobą. Dobra, już wchodzę. Nie, to że się boję. Po prostu idź pierwszy. Dobra. Jest kolejny, Łaga. Okej, okay, dostał! Dwa razy dostało no do. mnie. Dobra, Wiesz że... co, ja myślę, że to prostsza. jest kwestia tego, że jesteśmy we dwójkę i mm. możemy z dwóch stron go zaatakować jednocześnie. Okej, okay, może tak być. Dobra, jakieś odpadki? Rzeczy, kurwa, tu jest jakieś na cenę złota. Coś to co wymaga podnosić. Karta magnetyczna. Patrz. No właśnie, a podnośnik możemy zrobić z tych części mechanicznych, które ten, tutaj. Które, które były, dobra. Super. To w takim razie zaraz to sobie ten. OK, otwieram zrobimy. kolejne drzwi, żebyśmy mieli wyjście. To Szukaj ewentualnie jest. jeszcze jakichś notatek, czegoś, co mogłoby nas pokierować no, dalej. porządku. kartę magnetyczną, więc możemy otworzyć te drzwi, które były okay. na dole. Patrz, tutaj mają mamy... nawet projektor zio tutaj. Kurczę. Może zamieszkamy sobie tutaj na tym statku. Fajnie byłoby, nie? Najlepiej to byłoby, nim stąd odpłynąć jeszcze. Wiesz co, jeszcze tu zostało trochę miejsc ciekawych. Jeszcze jest są schody na górę. To dobra, to idzie od razu na górę. Tak? Pewnie. Dobra. Zobaczę dalej pod schodami, czy nic nie ma. Ja lubię patrzeć w grach, czy nie ma nic pod schodami, bo to są najlepsze miejsca na kryjówki. Dobra, dobra mamy kolejny poziom. Zielony klucz. Tu jest potrzebny. krata jakaś. Chcesz się podnieść, żeby zobaczyć? No tak, tak. To standardowe, po prostu ten, elementy. Tam jest źle Aha, zielony czyli już tutaj nie, wyżej nie pójdziemy. Tak, i na A samą jest górę so jest wymagana bomba? A, to może jest ta druga rzecz, ta z zapalnikiem i ta z. Okej. Okay. W czymś Dobra. innym, co tam stanie się. Myślę, że pora wokak. ruszać w takim razie na dół. Musimy dostać się. Wiesz co, najpierw dostajemy się tam, gdzie jest karta magnetyczna potrzebna. Czyli jeszcze znaczy, potrzebujemy w dół. pójść najpierw do. O sejfku. nie, jest kolejny, uwaga. O nie! O-o! Oh, oh. Ach! Działa, działa. Dobrze, dobrze. Załatwiony. Dobra, karta magnetyczna była potrzebna tutaj. To ty, a to ty masz też kartę. Tak, kar karta no, tak. magnetyczna na podłodze leżała. Dobra. Dobra. Tu wygląda na to, że. Zielony klucz. Dobra, możemy okay. otworzyć sobie to, co jest na samej górze. Nie na samej górze. Yy, prawie górze. na samej górze. Dobra, nic więcej tu nie ma. Yy, światło nam się skończyło, przynajmniej tak? mi. O mi też się zaczyna kończyć. Dobra, to, o, to choć super. na razie bez światła pójdziemy. Idźmy na pamięć, zobaczmy czy Dobra. ten. Odpalę światło, jak tylko dotrzemy na ten. Do pokoju z zielonym kluczem. On był tutaj chyba. Tu? A nie tam? Eee... Tutaj na górę jest wejście. Okay. Było chyba w tym miejscu. O, i to tutaj o, być... jest zielony klucz potrzebny. Chodź. Waga, otwieramy. <słuchaj> Słuchajcie, to jest bardzo emocjonalne. Teraz już będzie strasznie. Drzwi. Łazienka tutaj chyba jest. Trochę ciemno, cię, cię, cię. boję się. Jest czur! Uwaga! Ho! Tylko trzeba dobry unik zrobić przed nim i da się okay. go ten. Ja myślę, mówię, że wiesz, jednocześnie możemy go uderzyć i wtedy jest łatwiej. Tu jest łazienka i tutaj coś jeszcze jest. Czekaj, chyba. założę tylko ten, żeby <laughs> widzieć, co tu się dzieje. O kurde, no tak. Jacuzzi. <laughs> ja cię, ale by się przydało nam na tratwie. Dobra, ale nic więcej tu chyba nie ma, nie? Tak no ale za... tutaj jest jakaś notatka. Dobra. To zbieraj tę notatkę szybciutko. Już zbieram. Dobra, zaraz ją, ten, zaraz ją przeczytamy, co tam, co tam ciekawego. Skrzynka. Tu jest jeszcze zapalniczka, super. Sztos. Zebrałam zapalniczkę. Okej, okay, to jest na zewnątrz jakieś łóżka tego dołożenia, Nic więcej chyba nie będzie w tym miejscu. No i chyba nie. E, dobra, zobaczmy w takim razie. Mamy pootwierane wszystkie rzeczy, wszystkie miejsca. Teraz musimy iść do pokoju. Yy, chyba kapitana, nie? Tam ehm. jeszcze była jedna rzecz. O nie, zioł, jesteś za szybą. Do pokoju kapitana? Pokój kapitana jest na samej górze, nie? Nie na dole był. Pamiętasz na tą dole? trójkę, gdzie był safe? A, tak, bo trzeba safe otworzyć. Dobra, to chodź w takim razie na dół idziemy. Skończyła mi się też y, latarka, więc już na razie na razie po omacku trochę chodziło. Y, biegałabym na twoim miejscu z dzidą w ręce. Nie wiem, co ty masz w ręce, tak? ale biegałabym O, jest z kolejny, dzidą. uważaj. One się spawnują w tym miejscu, czy no, co? No, chyba tak, najwyraźniej co się spawnują. za szczury, no? Jak tak można. <laughs> Ile można tych szczurów tutaj załatwić? Dobra. Y, chyba te, jeszcze no, niżej. No właśnie, tylko to gdzie, A, gdzie były schody? schody? No właśnie. A, Dobra, nie tutaj. Nie tu. Chodź tam. Wydaje mi się, że to było gdzieś tu. A jakbyśmy tak zeszli i to To tu. Znalazłem. Okay. ok. Uwaga, przygotuj się na szczury. Czyli to, to, to nie tu jeden. To, 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 dalej. to nie jest pokój. Chodź, o, chodź, chodź, chodź. Już znalazłem, gdzie jest ciąg dalszy naszej drogi. Ok, biegnę za tobą. Dobra, mamy. Strasznie Kapitan ciemno. Quarters, czyli będzie w tym miejscu. Ok, i masz safe. I tak, świecą się drzwiczki, można użyć. O, Uwaga. jest szur! Ojacie, no, ja ale się przestraszyłam. Dobra. Wiesz, co, to jest bardzo przeżyjące, kiedy on cię gryzie i kiedy się Dobra, cały ekran Dobra. trzęsie. Ale jakbyś mi pomagała, ale też warto. A jeszcze wylałam nie? wodę z tego wszystkiego. Przez skończyła ci się Gina? E, nie, skończyły mi się dziina. elektryczne nie. i dwie notatki znalazłem. Dobra, pora przeczytać w takim razie, co się dzieje tutaj, jeszcze strasznego, ciekawego. Słuchajcie, mamy błękitne miasta, informację jakąś. O kurczę, czekaj, bo jest parę notatek do przodu, jesteśmy. Dobra. I teraz mamy tak. Błękitne miasta. Pomysł został określony jako absurdalnie kosztowny oraz przekraczający granice dobrego smaku. Pomimo licznych sprzeciwów projekt pływających miast, zdaje się ciągle w przygotowaniu. Rzecznik Olof Wilkström tak jak skomentował sytuację. Zdajemy sobie sprawę z powagi trwających zdarzeń i ich wpływu na społeczeństwo. Jednak ze względu na zamknięcie projektu reformacja mamy coraz mniej rozwiązań, które można wdrożyć. Albo skupimy się na wspólnej pracy, albo pójdziemy na dno jak Sztokholm. Ok. <laughs> Rzecznik zapytany o pogłoski dotyczące modyfikacji jego osobistego jachtu odmówił komentarza. Gdy dziennikarze zapytali o zdjęcie satelitarne innego pływającego miasta, które znaleziono w pobliżu Oceanu Indyjskiego, pan Wilkstrom przerwał wywiad. Gdy udało się nam ponownie nawiązać kontakt z anonimowym źródłem, dowiedzieliśmy się, że... i nie ma. Urwane jest. Ale mamy okay. też travel log, w którym jest napisane... Jakie rzeczy się działy, i mamy tak. 12.8. Uciekłem z Sodertalię pod osłoną nocy. Jeden z ludzi, Jens, rozwalił Kesson, zanim władze portu się zorientowały. Mamy 14.8. Y jak do tej pory żegluga przebiegała bez przeszkód. Załoga sprawdziła nasze zasoby. Olof naprawdę spartaczył robotę. Musimy dobyć do brzegu i uzupełnić magazyn. I 28. Załoga zaczęła flirtować fi z dziewczynami Olofa, co niezbyt go ucieszyło. Prosił, abym zareagował, jakby to była moja robota. Niedługo dopłyniemy do brzegu. 6 września. Augusto 6w. <noise> Wciąż ani śladu suchego lądu poziom wody musiał wzrosnąć bardziej niż się spodziewaliśmy. Radia milczy. Kasper twierdzi, że owoce niedługo będą do wyrzucenia. Puszki z mięsem też długo nie pociągną. I 14 września, Olaf wdał się w bójkę z jednym z członków załogi. Chodziło o hannę. Podobno próbował dobierać, y podbierać dziewczynom zapasy. Marynarz spuścił mu niezłe manto. Musimy w końcu zacząć na brzeg, rozprostować nogi i zebrać do kupy to, co zostało z załogi. I ostatnia rzecz: raport postępów terraformizacji terenu projektu reformacja. Akwen Cape Town, Cape Town ustabilizowany, przewidywana wydajność rzeki Niger i tutaj nic więcej nie ma. Okej. Okay, możemy w będzie skrócie... ciemno, już jest ciemno. Już jest ciemno. Cały, możemy... cały dzień czytałeś te notatki. Możemy w skrócie określić mniej więcej, co się wydarzyło. Już wiemy, słuchajcie, jaki jest mniej więcej fabularny plot twist, który tutaj się wydarzył. Czyli woda podniosła się na tyle wysoko, że zalało cały świat. Tak jak e, zakładaliśmy zresztą. Tak, wcześniej. E, ale masz wielkie oczy. Jak <laughs> stoję. <laughs> Co dalej? Na pewno chcieli ludzie budować pływające miasta, żeby jakoś się uchronić przed wzrastającym poziomem wód na całym świecie. Wiemy też, że było, byli przeciwnicy tego. No I wiemy, że jesteśmy w tym momencie na statku osób, które próbowały coś z tym zrobić. No ale nic więcej na razie nie wiemy. Nie wiemy też, jak dotrzemy do domu, bo jest ciemno. I na razie poczekamy tutaj, a w tak? międzyczasie dziękujemy tak. Wam bardzo za oglądanie <grym> dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie nam obowiązkowo tutaj łapkę w górę. Słuchajcie, mamy nadzieję, że wpadniecie na kolejny odcinek, który będzie łagi na kanale. Zapraszam. Nie mogę się ustawić tak, żeby było widać moją gębę. No. Yy, ja też nie, Chyba nie wiem. Chyba nie ma światła, które by mogło tak. A to ja świecę. Okej. Okay. Rozumiem już dlaczego no, tak. jest problem. Tak, tak. Dobra, wpadajcie do Agi na kanał. Poprzedni był y, też na agi kanale, więc macie go na ekranie końcowym. Trzymajcie się na razie, cześć, pamiętajcie, że zostawić w górę, jeśli się podobało. Pa pa.